Monika Włodarczyk, witam Państwa. Zapraszam na kolejny program z cyklu Czas dla Dolnego Śląska. Dziś moim gościem w studiu jest pan Tomasz Tykierko, prezes zarządu Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. Witam serdecznie. Panie prezesie, jak pan zareagował na ostatnie dane, z których to wynika, że bezrobocie na Dolnym Śląsku wzrosło do 13,5%? Oczywiście są to dane niepokojące. Dane, które pokazują, że Niestety bezrobocie wzrasta. Jakimś pocieszeniem oczywiście jest to, że na tle innych regionów kraju nie wyglądamy jeszcze tak najgorzej. Natomiast musimy starać się robić wszystko, żeby tą tendencję. Odwrócić przynajmniej za pomocą naszych regionalnych możliwości? No, właśnie, o instrumenty chciałabym zapytać, ale zanim o instrumentach powiem jeszcze, że dodatkowo do tych danych dochodzi coraz większe ubożenie, ubożenie coraz to młodszych osób, no, brak pracy i wykształcenie i całe rzesze wykształconych bezrobotnych, którzy nie znajdują zatrudnienia. No, właśnie, jakie narzędzia funkcjonują w regionie, jakie mogą? W jaki sposób zahamować, zatrzymać te tendencje i w jaki sposób no, reagować na, na to, co dzieje się na rynku pracy? E, oczywiście, tu możemy rozmawiać o kilku instrumentach czy kilku mm, elementach y, gospodarczych. E, przyzwyczailiśmy się już do tego, że takim ważnym elementem są inwestycje zagraniczne. E, w tej chwili Dolny Śląsk, na szczęście, jest liderem, jeżeli chodzi o kraj w pozyskiwaniu inwestycji zagranicznych. Niedawno świętowaliśmy otwarcie, rozpoczęcie budowy fabryki baswa pod Środą Śląską, która da zatrudnienie 400 osobom. W tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowania sześciu projektów inwestycyjnych które w sumie powinny dać 1200 miejsc pracy w całym województwie. Mhm. Jest to może z jednej strony niewiele, ale w porównaniu z resztą kraju na pewno są to dane bardzo. Panie Prezesie, mówi Pan o pozyskiwaniu inwestorów zagranicznych. No właśnie, to są pewne liczby, pewne twarde dane, ale twarde dane mówiące też także o tym, i tu chciałabym wrócić do tych wykształconych bezrobotnych. Młodzi ludzie, którzy wychodzą po ukończeniu uczelni wyższych, często z dobrymi dyplomami, z dobrym wykształceniem, nie znajdują jednak tego zatrudnienia. Czy właśnie ściąganie inwestorów zagranicznych jest próbą odpowiedzi na to zjawisko, a może problem leży gdzie indziej? Oczywiście tego typu praca jest jedną z możliwości, które są dla osób z wyższym wykształceniem. Jest to jedna ze ścieżek. A oczywiście też istotne są określone kwalifikacje, znajomość języków obcych i dalej dalej. Jeżeli mówimy o pracy w zagranicznych firmach, są również inne możliwości, które mają, Pozwolić e, takim osobom odnaleźć się na rynku pracy. E, jedną z możliwości jest e, założenie własnej firmy, e, samozatrudnienie. No właśnie, na początku grudnia otworzyliście Państwo inkubator przedsiębiorczości pod szyldem Dolnośląskiej Agencji Współpracy Gospodarczej. E, można powiedzieć, że prawie dwa miesiące działa inkubator. inkubator. E, z jakim skutkiem? Jakie są już potencjalne. Czy wymierzalne, mierzalne korzyści yy, i efekty działania inkubatora? Cel, jaki nam przyświecał, był przede wszystkim taki, aby młode firmy, firmy na dorobku, miały dobre miejsce do rozwoju. Okazało się, że zapotrzebowanie na takie miejsca jest duże, ponieważ praktycznie w miesiącu otwarcia. Cała powierzchnia do wynajęcia została przez firmy zajęta. Czyli tego typu inwestycje są potrzebne. Ile firm działa dziś w inkubatorze? Ponad 20. Natomiast sam inkubator, jako budynek, oczywiście to nie jest wszystko. Świadczymy tam usługi finansowane przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości od samego początku tej drogi biznesowej, czyli od. Porad, jak założyć firmę, jak ją zarejestrować, jaką formę działalności przybrać do określonego działania, poprzez usługi dla firmy już istniejących czy rozwijających się w postaci porad dotyczących uzyskania dofinansowania czy też nawet opracowywania strategii marketingowych czy strategii rozwoju firmy co jest szczególnie istotne dla firm, które się rozwijają. No właśnie, chciałabym teraz chwilę porozmawiać o samozatrudnieniu, czy pana zdaniem samozatrudnienie, czyli otwieranie działalności gospodarczych, podejmowanie ryzyka gospodarczego na trudnym jednak rynku, jest próbą odpowiedzi na właśnie na możliwość zniwelowania bezrobocia. Czy rzeczywiście to się sprawdzi? Czy nie będzie tak, że za 3-4 miesiące firmy działające, otwierające się w ramach samozatrudnienia, będą się borykać z innym poważnym problemem, z własnymi długami? W momencie, kiedy nie będzie płatności za y ich usługi, będą opóźnienia. Te firmy mają swoje zobowiązania i po trzech, czterech miesiącach, może pół roku, może po roku, okaże się, że firmy będą się zamykać y no, z bagażem y zadłużenia. Mam nadzieję, że tak nie będzie, dlatego że wszystkie firmy, które na przykład otrzymują dotacje na start swojej działalności, przedstawiają najpierw biznesplan, który jest oceniany. Następnie, jeżeli on jest oceniony pozytywnie, otrzymują dotacje na rozpoczęcie działalności, ale oprócz dotacji otrzymują też dopłaty na. Koszty takie jak na przykład ZUS czy, 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 czy najem biura. Dlatego można powiedzieć, że w tym okresie nauki. Yy... Te środki, które otrzymują powinny im wystarczyć. No tak, ale to są te firmy, które mają klosz. Klosz w postaci dotacji bądź pomocy publicznej. Ale są przecież firmy, które jak rozumiem także działają w inkubatorze przez Was prowadzonym, które nie mają takiej dotacji albo po prostu młodzi ludzie chcą rozpocząć działalność gospodarczą no i po jakimś czasie zderzą się jednak z trudnymi realiami rynku. Co w takim przypadku? No oczywiście podjęcie działalności gospodarczej to jest pewne ryzyko. E, y, nigdzie, w żadnym miejscu na świecie nie ma jest tak, że każda firma, która, która rozpoczęła działalność będzie rozkwitać. E, wszyscy liczymy się z tym, że część z tych firm y, może mieć problemy, y, część z tych firm może się nie udać, y, no ale na tym polega już rzeczywistość gospodarcza. Gdybyśmy takich prób nie podejmowali, Stalibyśmy w miejscu, więc ja zakładam, nawet oceniając profile tych firm, pomysły na funkcjonowanie, że zdecydowana większość powinna sobie poradzić, bo tak paradoksalnie czas kryzysu też powoduje, że trzeba ten pomysł przygotować zdecydowanie lepiej niż w czasach Prosperity. Dlatego myślę, że, że te firmy, które teraz powstają i się rozwijają i sobie radzą, e, powinny odnieść sukces. Czyli rozumiem, że taka dyscyplina budżetowa zdecydowanie bardziej sprzyja e, funkcjonowaniu w trudnych czasach. Wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności regionu dolnośląskiego to także główna, e, główny obszar działalności agencji, dolnośląskiej agencji współpracy gospodarczej. Jakie gałęzie gospodarki, dolnośląskiej gospodarki m, mogą liczyć rzeczywiście na wspieranie przedsiębiorczości przez agencję? Co dokładnie kryje się pod tym hasłem wspieranie przedsiębiorczości? Prowadzimy kilka projektów, które są skierowane na pomoc poszczególnym gałęziom gospodarki. Rozpoczęliśmy na przykład program związany ze wsparciem eksportu. Eksport to też jest możliwość, abyśmy uzyskiwali wzrost gospodarczy. Realizujemy taki program Ministerstwa Gospodarki, który służy eksporterom czy firmom, które mają zamiar wejść na inne rynki wszelkiego rodzaju kontaktami, poradami, analizami rynków zagranicznych, łącznie oczywiście z pomocą językową. Mamy nadzieję, że ten program pozwoli ograniczyć dolnośląskim firmom koszty wejścia na inne rynki. Spowoduje wzrost produkcji. Jest to bardzo istotny element. A jakie jest zainteresowanie udziałem firm <grym> właśnie w tego rodzaju programie? Oj, bardzo duże. Dlatego, że to jest nowy instrument. Kiedyś yy, yy, takiego instrumentu w żadnej formule tak łatwo dostępnej yy, nie było. Yy, Ministerstwo Gospodarki postanowiło poszerzyć Centrum Obsługi Inwestora, również o obsługę eksportera i sfinansować tego typu działania. Tak, aby nasza gospodarka mogła wejść na ten kolejny etap, czyli, czyli zająć się zagranicznymi rynkami. Mhm. I jest w ogóle szansa na to, by rzeczywiście na Dolnym Śląsku pojawiły się podmioty, które no, mogą być liderem w dziedzinie eksportu? Myślę, że tak, dlatego że firmy, szczególnie małe i średnie, mają bardzo ciekawe produkty, które mogą się doskonale sprzedawać na innych rynkach. Ale chcemy w ten sposób wspomóc pewne bariery kapitałowe, bo jednak wejście na inny rynek, rynek zagraniczny, oznacza określone koszty. Ta pomoc ma spowodować ograniczenie tych kosztów i większą łatwość wejścia na, na inne rynki. A kierunki rozwoju, te inne rynki, to znaczy. <laughs> Ciężko, znaczy, jeżeli w chodzi o od produktu? jeżeli chodzi o zakres usług, tutaj nie ma żadnych ograniczeń. Ta jednostka jest spięta w pewnej sieci z naszymi wydziałami promocji i handlu, które funkcjonują przy ambasadach, czyli tak naprawdę wszędzie tam, gdzie mamy ambasady, tam gdzie mamy wydziały promocji i handlu za granicą. Zewsząd możemy mieć informacje, pomoc i kontakty gospodarcze. Często przedsiębiorcy mają już swoje wybrane kierunki, ale często my też sugerujemy partnerów w poszczególnych branżach. Mm -hmm. Więc jest to program bardzo elastyczny, który ma zaradzić w każdej sytuacji. Co w 2013 roku może się naj okazać największym problemem dla dolnośląskich firm, Pana zdaniem? O Obserwujemy pewne mechanizmy, które, e, e, po pierwsze, ta pierwsza fala, czyli spadek zamówień z zagranicy, e, skutkiem tego jest kurczenie się rynku wewnętrznego. E, stąd te kłopoty, które mamy obecnie. E, tak naprawdę ciężko jest nam przewidzieć, czy rzeczywiście ta zmiana trendu, która jest planowana od czerwca, nastąpi, czy nie, ale jeżeli będziemy skutecznie prowadzić działania gospodarcze w celu poprawy koniunktury. Planujemy wypełnić tą lukę pomiędzy środkami unijnymi z tego okresu, który teraz się kończy, a przed nowym okresem, szczególnie 2014-2020. 20, tak. Szczególnie chodzi tutaj o to, żeby uruchomić ze środków budżetowych czy innych Inwestycje infrastrukturalne tak, żeby, żeby nasze firmy dolnośląskie mogły dalej realizować kontrakty. Te działania mam nadzieję, spowodują, że uda nam się tę tendencję odwrócić. Ale też ciężko jest powiedzieć dzisiaj, co się wydarzy co do czerwca. Panie prezesie, mówi Pan o Unii Europejskiej, która okazała się no, ważnym instrumentem pomocowym w rozwoju przedsiębiorstw, nie tylko na Dolnym Śląsku. Unia dziś stawia na, na pożyczki, pożyczki dla mikroprzedsiębiorców, dla przedsiębiorców na nieco innych zasadach. No właśnie, na ile taka twarda pomoc finansowa okazuje się skuteczna Pana zdaniem dla firm funkcjonujących na, także na Dolnym Śląskim Rynku? Jeżeli chodzi o małe i średnie firmy, które są olbrzymim motorem napędowym gospodarki zatrudnienia, e, uważam, że taka twarda pomoc jest najlepszą pomocą. Ja jestem zwolennikiem tego typu, tego typu działań. E, jeżeli chodzi o możliwość uzyskania pożyczek, to firmy małe i średnie, czyli takie, które zatrudniają do 250 osób, w tym programie, które, który teraz uruchamiamy, to jest program, który korzysta z pieniędzy unijnych na pożyczki, będą mogli otrzymać nawet do 500 tysięcy złotych na cele związane z rozwojem firmy. Są, są to różne możliwości: zakup maszyn, zakup nawet budynku i oprocentowanie tych środków będzie nie większe niż 4%. Mam nadzieję, że ten. Alternatywą instrument, dla dotacji stanie się taka pożyczka? E, ona stanie się alternatywą na pewno i moim zdaniem lepszą, dlatego że e, przedsiębiorca, jeżeli te pieniądze w jego planie inwestycyjnym, planie działania będą mu potrzebne, będzie mógł się do nas zwrócić tą, i tą pożyczkę otrzymać. Natomiast e, jeżeli w przypadku dotacji był uzależniony od terminów konkursów, Yy, Priorytetów Tak, i yy, Nie zawsze te pieniądze mógł otrzymać w, akurat w momencie, kiedy były mu yy, potrzebne, kiedy na przykład musiał rozwinąć firmę w celu realizacji zamówień. To będzie inaczej. Prze, yy, troszeczkę kończymy już nasz program. Zaczynaliśmy od y, bezrobocia, od 13,5% bezrobocia na Wolności Śląsku. Jak pan sądzi, do jakiego poziomu dojdzie bezrobocie do czerwca 2013? Znaczy, ja mam nadzieję, że nie przekroczy 15%. Ale do tej okolicy dojdzie. Natomiast do może, może do tego poziomu dojść. Niestety, no, 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 trudno w obecnej sytuacji y, y, szacować, że będzie inaczej. Ale może tak być. Do 15%. Tomasz tykierko, prezes zarządu dolnośląskiej agencji współpracy gospodarczej był dzisiaj gościem programu. Dziękuję serdecznie dziękuję panu bardzo. za przejście do studia, a Państwu dziękuję za uwagę. Kolejny program za tydzień. Do zobaczenia.